Cześć, witaj na moim jogowym kanale. Nazywam się Mary Kate i zapraszam Cię na godzinną praktykę jogi, którą stworzyliśmy w ramach naszej Yogi Live, czyli praktyki na Zoomie na żywo. Jeżeli jesteś zainteresowany taką formą wspólnego popraktykowania, to zapraszam Cię na mój profil na Instagramie, gdzie raz na jakiś czas wrzucam nasze wspólne zajęcia, na których możemy się spotkać i popraktykować wspólnie na Zoomie. A teraz zapraszam Cię już na matę, przejdziemy prosto do praktyki. Jak jesteście, to na moment zamykamy oczy, odkładamy dłonie na kolana, tak żeby nam było wygodnie. Chcemy się upewnić, że mamy doprostowane plecy, że powietrze może swobodnie przepływać. I zaczynamy przenosić całą uwagę na oddech. Wsłuchujemy się w każdy nasz wdech, każdy wydech. Rozpoznajemy, jak ciało reaguje na ten oddech, taki pogłębiony i wydłużony. Jak delikatnie unoszą się żebra, jak się porusza może brzuch. I zostajemy sobie tutaj na moment, śledząc każdy wdech, każdy wydech. Chcemy się trochę wyciszyć, wydłużyć każdy wydech. Kolejnym wydechem delikatnie opuśćcie głowę do dołu, przyciągając brodę do mostka. I łączymy sobie dłonie razem, odkładamy je na czubku głowy. Delikatnym ruchem przyciągamy sobie brodę do mostka i pozwalamy, żeby plecy się zaokrągliły. Rolujemy klatkę i schodzimy sobie nisko, pozwalamy, żeby się wszystko zamknęło. Jakbyśmy się chcieli sami do siebie przytulić. Możecie delikatnie się tutaj pokołysać na boki. Chcemy czuć takie przyjemne ciepło, które się rozchodzi z dołu pleców. I tak promieniuje aż do góry, aż do szyi. Czujemy, jak z tyłu karku się tworzy dodatkowa przestrzeń. Jak się to miejsce odpręża. I tutaj bierzemy jeszcze kilka oddechów. Powoli rolujemy się do góry. Na końcu podnosząc głowę i rozplątujemy ręce na zewnątrz, odkładamy je na matę po bokach. Z wdechem sięgamy dłońmi do sufitu, z wydechem lewa ręka odkłada się do boku, a prawą ręką wracamy na głowę i delikatnie przyciągamy ją teraz do boku. Cały czas kierujemy brodę delikatnie do mostka, nie chcemy, żeby ta głowa nam uciekała do tyłu. I tak jakbyśmy chcieli wypchnąć coś od siebie lewą dłonią. Szukamy tego delikatnego, takiego elektryzującego dreszczu, który się wytwarza. Jak delikatnie opadamy głową coraz niżej. I czujemy to aż w czubkach palców. Oddychamy do tych miejsc. I powoli zmieniamy stronę. Przechwytujemy głowę lewą ręką i mocno wypychamy coś od siebie prawą.
broda pada w kierunku mostka do przodu. Z każdym wydechem wydłuża się szyja. I powoli wypuszczamy głowę, dłonie wracają na matę. I z wdechem przyciągamy się znowu dłonie góra. Łączymy dłonie nad głową i z wydechem zginając ręce w łokciach kierujemy dłonie na dół pleców. Chcemy, żeby palce dłoni były skierowane na dół maty. Nie wypychamy klatki zanadto do przodu, nie chcemy się zapadać w żebrach, tylko trzymamy mocny brzuch i łokcie otwierają się na zewnątrz. I z wdechem dłonie wracają do góry, z wydechem na dół. Jeszcze dwa razy, góra wdech i wydech na dół, góra wdech i wydech dół. Wracamy sobie do góry i z wydechem delikatnie rozkładamy ręce na boki, z wdechem góra. Z wydechem lewa dłoń odkłada się na prawe kolano, prawą dłoń kierujemy z tyłu za pośladki i korzystając z wypchnięcia tego kolana skręcamy się do tyłu i zerkamy jak najdalej przez prawe ramię. Chcemy poczuć mocny skręt w całej osi tułowia. Z wydechem wracamy do centrum, a dłonie wracają do góry. I wydech na drugą stronę. Lewa dłoń jest z tyłu, mocno wypychamy się prawą dłonią od kolana. I powoli góra i wracamy do przodu. Z wydechem odkładamy dłonie na kolana. Zatoczymy sobie tutaj kilka okręgów klatką piersiową. Wypychamy ją do przodu, na boki i rolujemy do tyłu. Tak jak rolowaliśmy plecy na początku praktyki, to pozwalamy, żeby tutaj tak samo będąc z tyłu one się zaokrągliły i angażujemy szyję w ten ruch. Jak jesteśmy z przodu, to patrzymy do góry i będąc w tyle przyciągamy brodę do mostka. Kilka razy krążymy w jedną, a kilka razy w drugą, zmieniamy stronę. Cały czas dbając o ten mocny, głęboki oddech. Ok. Zatrzymujemy się w centrum. Wdech, góra. Wydech, lewa dłoń do boku i tym razem całkiem na matę odkładamy rękę. I odkręcając delikatnie klatkę do sufitu, tak żebyśmy mogli patrzeć w górę, schodzimy sobie do boku, rozciągamy cały bok tułowia. Prawa ręka sięga na lewo, my chcemy cały czas zerkać na sufit. Jeżeli możemy, odkładamy sobie lewe przedramię na matę. Jeżeli nie, to zostajemy z ręką prosto. Nie chcemy robić tego kosztem odrywania pośladka od maty. Jeszcze jeden oddech tu. I powoli przez centrum zmieniamy płynnie stronę. Lewa ręka sięga na prawo, wzrok na sufit. Z wdechem podnosimy się do centrum. I rozplątujemy nogi, stawiamy stopy przed sobą nieco szerzej niż na szerokość bioder. Wracam się bokiem, żebyście mnie lepiej widzieli. Wy zostajecie tak, jak jest Wam wygodnie na macie. Obejmujemy sobie teraz nogi dłońmi. Chcemy mieć kolana mniej więcej w tym zagłębieniu między łokciami. I z wdechem prostujemy klatkę, tak jakbyśmy chcieli ją wcisnąć między uda. Czubek głowy ciągnie do sufitu. I z wydechem puszczamy plecy luźno, znowu broda do mostka i góra wdech i wydech puszczamy, góra wdech i wydech luz, góra wdech
i wydech. Góra, wdech. Zatrzymujemy proste plecy, wysuwamy dłonie do przodu i staramy się podnieść nogi do góry. Jeżeli nogi są w górze kosztem tego, że rolujemy plecy, to po prostu opuszczamy sobie nogi niżej. Chcemy mieć przede wszystkim prostą klatkę. I podnosimy nogi tak wysoko, jak możemy. Pozycja na wasany. Trzymamy. Oddychamy głęboko. Czujemy, jak się powoli budzą mięśnie brzucha. Jeszcze trzy oddechy tu bierzemy. Jeżeli w którymś momencie potrzebujecie odpuścić, to odkładacie sobie nogi, przytulacie się, czekacie jeszcze moment. Jeszcze jeden oddech. I powoli krzyżujemy łydki przed sobą i podnosząc pośladki, przetaczając się na kolana, przechodzimy sobie do klęku podpartego. Dłonie są na szerokość ramion, kolana pod biodrami i z wdechem wklęsły plecy, wzrok na sufit. Wydech, kocik grzbiet, wypychamy łopatki do sufitu. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Jeżeli chcecie, możecie dodać do tego delikatną falę. Jak robimy wydech i plecy są wklęsłe, to cofamy się do tyłu, jakbyśmy chcieli odłożyć pośladki na uda, na pięty. A z wdechem, kocim grzbietem przenosimy się do przodu, wychodząc ramionami za linię nadgarstków. I do tyłu wydech. I do przodu wdech. Super jest poczuć, jak w tej modyfikacji się rozgrzewają i rozciągają też nadgarstki. I kilka razy jeszcze, albo taką falą, albo kocim grzbietem rozgrzewamy sobie cały kręgosłup. Do przodu wdech i do tyłu wydech, ostatni raz i zostajemy sobie teraz z pośladkami w tyle, wyciągamy dłonie do przodu. Z wdechem sięgamy prawą ręką do góry, odkręcając klatkę i z wydechem przekładamy tą rękę pod lewym ramieniem. Chcemy odłożyć prawy bark na matę i możemy sobie przyciągnąć lewą rękę do siebie, tak jakbyśmy się delikatnie chcieli jeszcze wypchnąć od tej dłoni, żeby przykleić ten prawy bark na matę. Pośladki mogą się podnieść, żeby przenieść ciężar ciała delikatnie do przodu. I zostajemy sobie tutaj, czujemy, jak się otwierają łopatki z tyłu. Oddycham głęboko. Na wdechu. Podnosimy się i prawa dłoń wraca do góry. Z wydechem odkładamy ją na matę i podnosimy lewa ręka góra. Wydech, przekładamy ją teraz pod prawym ramieniem. Prawa dłoń na matę i delikatnie jeszcze się dokręcamy. Mocniej otwieramy łopatki, barki. Możecie sobie tutaj zamknąć oczy. Głęboki oddech. Powoli podnosimy się do góry, lewa dłoń sięga do sufitu, wdech. Z wydechem odkładamy ją na matę i przechodzimy sobie do przodu, odkładamy się całkowicie na brzuch z przodu maty, rozkładamy dłonie na zewnętrzne krawędzie. Z wdechem będziemy się wypychać do góry z dłoni, kierując łopatki. Najpierw broda jest teraz przy mostku cały czas, na końcu podnosi się głowa z wdechem. I z wydechem odkładamy prostą klatkę jak najdalej. Falujemy sobie w górnym odcinku kręgosłupa, mocno aktywizując podbrzusze. Chcemy dociskać to miejsce do maty, żeby ochraniać dół pleców. I ręce nie muszą się prostować na 100%, łokcie nie muszą być proste. Podchodzimy tak wysoko, jak to jest dla nas przyjemne.
jak się czujemy swobodnie. I falujemy sobie górę wdech. I wydech. Górę wdech. I wydech. I jeszcze raz góra wdech. I wydech. Przyciągamy dłonie do żeber i wracamy sobie do klęku podpartego. Z tej pozycji prostujemy prawą nogę do tyłu, odkręcamy biodra i sięgamy prawą dłonią do góry. Z wydechem kierujemy tą dłoń za głowę i tworzymy jedną naprężoną linię. Chcemy czuć mocne otwarcie od czubków palców stopy na macie po czubki palców dłoni za głową. Sięgamy jak najdalej i mocno się wypychamy z lewej dłoni, żeby się nie zapadać w barku. Powoli podnosimy sobie prawą nogę do góry, do linii z dłonią i czujemy mocno, jak presuje tutaj core. Jeżeli ciężko nam utrzymać równowagę, to delikatnie sobie wycofujemy lewą nogę do tyłu. Jak to mamy, to zginamy kolano i staramy się przechwycić stopę dłonią. Przyciągnąć piętę do pośladka. Okej. Okay. Cały czas kolano kierujemy na tył maty. Nie chcemy, żeby nam uciekało do przodu. Jak jest z tyłu maty, to czujemy, jak się przyjemnie rozciąga przód uda. Jeszcze jeden oddech trzymamy tu. Powoli puszczamy nogę, zostawiamy ją w górze, wracamy dłonią na matę i zginając kolano, przyciągamy nogę do przodu, stawiamy ją po zewnętrznej stronie dłoni. Okej. Okay. Jesteśmy w jaszczurce. Jeżeli możecie, to schodzicie sobie na przedramiona. I jeśli nie boli kolano, to delikatnie bujamy się na boki. Szukamy mocniejszego otwarcia. Cały czas pilnując oddechu. Jeżeli czujecie się w tej pozycji totalnie swobodnie, to możecie wejść sobie na krawędź prawej stopy, czyli puścić to kolano jeszcze dalej od siebie. Powoli wszyscy wracamy na dłonie i zapierając się na lewej ręce, sięgamy sobie prawą ręką po stopę z tyłu i znowu przyciągamy piętę do pośladka. Klatka jest otwarta i delikatnie skręcona w kierunku kolana. Nie zapadamy się w barku. Super. Z każdym wydechem kierujemy piętę delikatnie bliżej. Biodra cały czas opadają nisko w kierunku maty. I cały czas mocny brzuch. Powoli puszczamy nogę, wracamy sobie dłonią na matę i wycofujemy prawe kolano do klęku podpartego. Jeden raz możemy sobie przejść przez katem kaust, klecy plęsły wdech, z wydechem koci grzbiet. Delikatnie strzepujemy napięcie i jak to mamy, prostujemy teraz lewą nogę do tyłu, odkręcamy się do boku, sięgamy dłonią do góry, wdech i z wydechem sięgamy ręką za głowę. Mocno dłoń ciągnie do przodu, stopa wbija się w matę z tyłu. Czujemy, jak nowe przestrzenie się tworzą tutaj w boku tułowia. Powoli dodajemy do tego lewą nogę i tworzymy jedną naprężoną linię. Mocno wypychamy się z dłoni na macie. Sięgamy ręką po stopę i przyciągamy piętę do pośladka, kolano kieruje się na tył maty. Otwarta klatka, mocno wypchnięcie z dłoni. Powoli puszczamy stopę, noga zostaje w górze, wracamy ręką na matę i powoli przyciągamy nogę do przodu, stawiamy ją po zewnętrznej stronie.
Okej, okay. Jesteśmy znowu w jaszczurce i wracamy do takiej modyfikacji, w jakiej byliśmy poprzednio. Kolano w górze albo w dole, zależnie od tego, jak się czuje na macie. I albo zostajemy na dłoniach, albo schodzimy sobie na przedramiona. Zapraszam Was do tego, żeby właśnie trochę ruchu uruchomić w takich pozycjach, żeby powijać się na boki, powijać się do przodu, do tyłu, żeby zobaczyć po prostu też, jakie ułożenie ciała gdzieś tam do Was klika. Gdzie czujecie się dobrze. Jeszcze jeden oddech tu. I powoli podnosimy się na dłonie. Lewa ręka sięga po stopę z tyłu, pięta do pośladka. Pamiętajcie o otwartej klatce, skręconej do boku i mocnym wypchnięciu z dłoni na macie. Powoli puszczamy stopę, wracamy dłonią na matę, podnosimy prawą nogę z tyłu i teraz nie odstawiamy lewej do tyłu, tylko prawą do przodu, do pozycji malasany. Stopy są skierowane na zewnętrzne krawędzie, łączymy dłonie z przodu w namaste i chcemy łokciami delikatnie wypchnąć kolana na zewnątrz. Jeżeli potrzebujecie, to możecie sobie wejść na czubki palców stóp, tak czasami jest łatwiej zejść na dół i staramy się doprostować plecy w tej pozycji. Tutaj tak samo. Jeżeli to możliwe, zapraszamy ruch, delikatnie bujamy kolanami na zewnątrz. Powoli odkładamy dłonie z przodu maty i zatrzymując tułów nisko podnosimy same pośladki. Układamy stopy mniej więcej na szerokość bioder. Możemy połączyć ręce łapiąc dłonie za przeciwne łokcie i zostajemy sobie w skłonie. Kilka razy możemy pobujać się na prawo i na lewo i kolana mogą być przez cały ten czas zgięte. Jeżeli potrzebujemy, kolana są zgięte, klatka odłożona na udach. Pamiętamy tylko, żeby ciężar ciała delikatnie przenosić do przodu, żeby czuć, jak się rozciągają tyły łydek, tyły ud. I kiedy to będzie możliwe, staramy się doprostowywać delikatnie nogi. Powoli wszyscy rozplątujemy ręce i zginamy kolana. Chcemy wszyscy odłożyć klatkę na uda i przenosimy lewą dłoń do centrum. Lewa dłoń jest pod klatką piersiową. Prostując prawe kolano, odkręcamy klatkę i prawa dłoń sięga do sufitu. Rotujemy się w klatce piersiowej i jeżeli możemy, to możemy dłoń, która jest w górze, zahaczyć o lewe udo, o wewnętrzną jego stronę. To nam pomaga jeszcze mocniej zrolować klatkę do góry. Z wydechem puszczamy dłoń, wracamy do dołu, oba kolana zgięte, zmieniamy dłonie i prostujemy lewe kolano, lewa dłoń sięga do sufitu. Jak możemy, staramy się odłożyć dłoń na prawe udo. Mocno zrotowana klatka. Puszczamy obie dłonie do dołu, kolana zgięte i wracamy sobie znowu dłońmi na czubek głowy, tak jak na początku praktyki. I teraz rolując się do góry, przyciskamy brodę do mostka, kręg po kręgu, głowa na końcu. Prostujemy się powoli i pozwalamy dłonią opaść na boki tułowia. Stajemy sobie ze stopami razem z przodu maty.
Z wdechem sięgamy dłońmi do sufitu. Z wydechem lewa dłoń do przodu, prawa do tyłu i skręcamy się za siebie. Góra, wdech, dłonie do góry i kierujemy klatkę do przodu. I z wydechem skręcamy się w drugą stronę. I góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Ostatni raz, góra, wdech. I wydech, zerkamy za siebie. Góra, wdech. I teraz z wydechem skłon do nóg. Spadamy tułowiem jak najniżej. Z wdechem prostujemy klatkę, tworzymy przestrzeń między klatką a udami. I z wydechem daleki krok do tyłu, do deski. Zatrzymujemy się tutaj. Trzy głębokie oddechy w desce. I z tej pozycji odkładamy kolana i przechodzimy prosto do pozycji dziecka. Możemy rozłożyć sobie kolana na zewnętrzne krawędzie maty. Odkładamy czoło do dołu. I zostajemy tutaj, odpoczywamy. Kilka głębokich oddechów. Z tej pozycji powoli podnosimy się do klęku podpartego. Odkładamy palce stóp na matę i podnosimy się do psa z głową na dół. Mocno wypychamy się z dłoni. Stopy są na szerokość bioder i aktywnie przyciągamy pięty do maty. Kolana jak zawsze mogą zostać zgięte, klatka odłożona na uda, ale chcemy mocno wypchnąć się z dłoni, zrotować pośladki do sufitu. Szyja, głowa są puszczone luźno. Kilka razy przyciągamy raz jedną piętę, raz drugą do maty, zginając przeciwne kolano. Tak jakbyśmy stawiali takie małe kroczki w miejscu. Z kolejnym oddechem przyciągamy prawe kolano do klatki, przenosimy się do deski, stawiamy stopę między dłonie i na wdechu podnosimy się do góry, do wysokiego wykroku. Tylnia pięta jest uniesiona, biodra odkręcone do przodu. To nie jest wojownik pierwszy, tylko pięta jest w górze. Wchodzimy nisko i z wydechem skręcamy się do boku. Lewa dłoń kieruje się naprzód maty, prawa na tył. Jak tu jest ok, to możemy odłożyć prawą dłoń na nogę z tyłu i delikatnie odchylić się na tył maty, sięgnąć lewą dłonią za głowę. Głęboki oddech tu. Z wydechem wracamy do centrum. Z wydechem obniżamy kolana, odkładamy je na matę i przechodzimy do niskiego wykroku. Odkładamy dłonie i wycofujemy biodra, prostujemy prawą nogę. Możecie delikatnie przysunąć ją do siebie, żeby wyrównać biodra. Nie chcemy, żeby prawe biodro było wysunięte do przodu, tak jak się często zdarza w tej pozycji. Na wdechu chcemy doprostować plecy. Jeżeli nie sięgamy przy tym dłońmi do maty, to odkładamy ręce na biodra. Wdech tu. I z wydechem delikatnie wchodzimy do skłonu do nogi, tak nisko jak możemy. Głęboki oddech tu. Powoli tu, gdzie jesteśmy, siadamy na matę, prawa noga jest cały czas z przodu i przytulamy lewą piętę do lewego pośladka.
mamy podwiniętą tą lewą nogę. Ok. Z wdechem sięgamy dłońmi do sufitu. I z wydechem prosta klatka sięga do nogi. Schodzimy tak nisko jak możemy, ale znowu nie chcemy rolować pleców kosztem tego, że postawimy czoło na kolanie. Wolimy mieć głowę wyżej i proste plecy. Zostajemy tutaj. Powoli rolujemy się do góry i teraz stawiamy sobie tą lewą stopę na macie przed sobą. Mniej więcej na wysokości prawego kolana, w takiej odległości jednej dłoni udo od stopy. Lewa dłoń odkłada się z tyłu za pośladki. Z wdechem sięgamy prawą dłonią do sufitu. Z wydechem łokieć za kolano i skręcamy się za siebie. Wzrok jak najdalej. Za lewe ramię. Z wydechem puszczamy skręt, wracamy do przodu. Odkładamy teraz to lewe kolano na matę. Przyklejamy podeszwy stopy do prawego uda. Proste plecy, wdech i z tą stopą przyklejoną do uda wydech, jeszcze raz skłon do prawej nogi. Głęboki oddech, łapiemy sobie dłonią tam, gdzie sięgamy, za łydkę, za kostkę i walczymy o te proste plecy. Chcemy się wysuwać coraz dalej, nie coraz niżej. Powoli, kręg po kręgu, podnosimy się do góry, przyciągamy za sobą prawą nogę, łączymy dłonie w koszyczek i wkładamy sobie pod prawą stopę. I z wdechem staramy się doprostować nogę, ale znowu ważniejsze są dla nas proste plecy. Jeżeli zauważamy, że dzieje się to, to zginamy sobie nogę i doprostowujemy klatkę. Jesteśmy tam, gdzie możemy. Przyciągamy stopę do siebie. Głęboki oddech. Powoli zginamy prawą nogę i teraz chcemy odłożyć prawą stopę za lewe kolano na macie. Lewa stopa jest przy prawym pośladku, widzicie co tutaj się dzieje? A prawa stopa jest za lewym kolanem. Ok, jak to mamy? Prawa dłoń z tyłu za pośladek, lewa ręka sięga teraz do sufitu i z wydechem łokieć za kolano skręcamy się w drugą stronę. Wzrok za ramię i mocno korzystamy z tego wypchnięcia łokcia od kolana. Jeżeli nie możemy tutaj włożyć ręki, to możemy się do tego kolana przytulić i tak samo skręcamy się ze siebie. Z wydechem odkręcamy się do centrum, rozplątujemy nogi i na moment podnosimy je do pozycji nawasany. Proste plecy, mocne nogi. Trzy głębokie oddechy tu. Może teraz nam się uda nogi wyprostować, podnieść trochę wyżej niż wcześniej, ale nigdy kosztem klatki. Jeszcze jeden oddech. I powoli krzyżujemy łydki, tak samo jak na początku. Przetaczamy się przez kolana do kręgu podpartego i podnosimy się do psa z głową na dół. Wypychamy się z dłoni, staramy się odstawić pięty na matę, bierzemy głęboki oddech tu.
Powoli zginamy lewe kolano, przyciągamy do siebie, przenosimy się do deski i stawiamy stopę między dłonie. Na wdechu podnosimy się do góry, wysoki wykrok. Pięta z tyłu uniesiona, biodra nisko. Trzymamy mocną pozycję, brzuch aktywny. Z wydechem skręcamy się do boku, prawa dłoń sięga na początek maty, lewa na tył. Jak to mamy, to możemy odchylić się do tyłu, odkładając lewą dłoń na nogę z tyłu. Głęboki oddech tu. I powoli odkręcamy się z powrotem naprzód maty. Odkładamy kolano z tyłu, schodzimy do niskiego wykroku. Dłonie wracają na matę i wycofujemy biodra, prostujemy lewą nogę. Dokładnie. Delikatnie przyciągamy ją do siebie. Biodra w jednej linii. Na wdechu proste plecy. Z wydechem skłon do lewej nogi i dłonie tam, gdzie potrzebujemy. Powoli tam, gdzie jesteśmy, siadamy, lewa noga prosta, prawa pięta przyklejona do prawego uda. Na wdechu sięgamy dłońmi do góry, wdech, z wydechem skłon do lewej nogi. Schodzimy sobie tam, gdzie możemy, proste plecy. Powoli podnosimy się do góry, odstawiamy prawą stopę na matę, prawa dłoń sięga za pośladki, lewa ręka sięga do sufitu, wdech, z wydechem łokieć za kolano i wzrok do tyłu. Kilka oddechów w skręcie. Z każdym wydechem spróbujcie się skręcić delikatnie dalej, zawsze jak chcemy pogłębiać ruch, to na wydechu. Powoli odkręcamy się do przodu i kładziemy sobie prawe kolano na macie. Stopa się przykleja do lewego uda. Proste plecy, wdech i z wydechem znowu skłon do lewej nogi. Tym razem prawa stopa jest przyklejona do uda. Kolano pada na bok. Wdechu, podnosimy się do góry, przyciągamy za sobą lewą nogę, dłonie w koszyczek, wkładamy pod stopę i prostujemy nogę albo zatrzymujemy zgiętą, walcząc o prostą klatkę. Kilka oddechów tu. Jeszcze jeden oddech. I powoli zginając nogę, chcemy odstawić stopę po zewnętrznej stronie prawego uda. Zakręcamy się nogami i tym razem lewa dłoń odkłada się z tyłu za pośladki. Sięgamy prawą dłonią do góry, wdech i z wydechem łokieć za kolano, skręcamy się do siebie. Zerkamy jak najdalej i cały czas głęboki oddech.
powoli odkręcamy się do przodu, rozplątujemy nogi i podnosimy je do góry na Navasana. 3 głębokie oddechy. Krzyżujemy łydki, przetaczamy się do klęku podpartego, palce stóp na matę, pies głową na dół. Przeciągamy się w pozycji jednym oddechem i tym razem wędrujemy sobie dłońmi do stóp. Możemy zgiąć kolana, rozszerzyć stopy nieco szerzej niż na szerokość bioder i z wydechem zawisamy sobie znowu w skłonie. Na moment puszczamy tułów luźno, łapiemy dłońmi za łokcie. Czujemy otwarcie w tyłach nóg. Powoli dłonie wracają na matę, kolana zgięte. Odkręcamy stopy na zewnętrzne krawędzie maty. I zginając kolana, opuszczamy pośladki z powrotem do Malasany. Łączymy dłonie razem i wypychamy kolana łokciami na zewnątrz. Proste plecy. Głęboki oddech tu. Zatrzymujemy się w centrum, mocno zapieramy się na nogach i z wdechem podnosimy się prosto do góry, dłonie ciągną do sufitu. Z wydechem rozkładamy dłonie na boki i łączymy sobie stopy bliżej na szerokość bioder. Dłonie do góry, wdech i z wydechem znowu skręcamy się za prawym ramieniem do tyłu. Góra, wdech. Wydech, skręt na drugą stronę. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Dłonie do góry, wdech. Wydech, skłon do nóg. I wracamy sobie dłońmi do pozycji deski. Zostajemy 3 oddechy. Mocna pozycja, mocny brzuch, opuszczamy biodra niżej, mocno wysyłamy łopatki do sufitu. I powoli kolana na matę, prosto do pozycji dziecka. Możemy rozsunąć je na zewnętrzne krawędzie, żeby klatka mogła opaść niżej. Głębokie oddechy tu. I powoli podnosimy się, pies głową na dół. Przeciągamy się w pozycji. I z wdechem znowu przyciągamy prawe koleno do klatki, do pozycji deski. I tym razem odkładamy nogę z przodu do pozycji gołębia. I to jest moment, w którym jeżeli nie korzystaliśmy do tej pory, to śmiało sięgamy sobie po poduszki. Ja też to zrobię, żebyście mogli zobaczyć. I układamy się tak, żeby nam było jak najwygodniej w tym gołębiu. Czyli możemy sobie odłożyć tą poduszkę pod prawe kolano, możemy sobie ją odłożyć pod lewe udo, jeżeli ono na ogół nie sięga, nie opada na matę. Będziemy tutaj przez kilka długich oddechów, więc naprawdę chcę, żebyście się poczuli super komfortowo tam, gdzie czujecie, że nie styka się wasze ciało z matą, a byłoby wam tak wygodniej, to wkładamy sobie poduszkę, bierzemy wdech, prostujemy plecy i z wydechem odkładamy się jak najdalej do przodu, wysuwamy dłonie, odkładamy na nie czoło. I zostajemy, puszczamy wszelkie napięcia, pozwalamy, żeby to ciało się pasywnie otwierało.
głęboki oddech, totalny luz i szukamy przyjemnego uczucia otwierania, nie szukamy bólu. Jeżeli ta pozycja sprawia Wam ból, to zmieniamy. Zmieniamy zakres, delikatnie przybliżamy nogę. Chcemy się polubić z pozycją gołębia. Powoli z oddechem podnosimy się na dłonie, podnosimy lewą nogę z tyłu do góry i przyciągając prawą do tyłu wracamy do psa z głową na dół. Możecie delikatnie strzepnąć napięcie, obujać kolanami na boki i jak będziecie gotowi, to lewe kolano do klatki i zmieniamy stronę, wchodzimy sobie do pozycji gołębia. Znowu poduszka tam, gdzie potrzebujemy. Układamy się super wygodnie na pozycji. Proste plecy, wdech. I wydech, kładziemy się delikatnie do dołu. Delikatnie
odnosimy się do góry i tym razem osuwamy się na pośladki i przyciągamy sobie prawą nogę do przodu. Wyciągamy poduszkę, odkładamy na bok, bo jeszcze z niej skorzystamy. Łączymy sobie podeszwy stóp razem, delikatnie strzepujemy napięcie. Kolana na zewnątrz. I jeszcze w pozycji Baddha Konasana weźmiemy sobie głęboki wdech i z wydechem wejdziemy sobie do skłonu. Wyciągniemy dłonie do przodu. I możemy pozwolić naszym plecom się tutaj zaokrąglić, zrolować. Kolana się otwierają na boki. Głęboki oddech, przyciągamy się w pozycji. I kiedy będziemy gotowi, możecie tutaj zostać tak długo jak potrzebujecie. Rolujemy się stąd do góry i zatrzymując podeszwy stóp razem, odkładamy się do Supta Baddha Konasany z poduszką pod pleckami. Stopy są połączone, wkładamy sobie poduszkę na dół plecu i kładziemy się. Pozwalamy, żeby klatka była trochę wyżej od ramion. Rozkładamy ramiona na boki. Zamykamy oczy. I tutaj sobie zostajemy na chwilę relaksu. Delikatnie zacznijcie poruszać palcami dłoni, palcami stóp. Możecie przenieść ramiona po macie za głowę i delikatnie się przyciągnąć od stóp po czubki palców dłoni. Kiedy będziecie gotowi, wrócić na matę i siadamy sobie wygodnie, weźmiemy wspólny oddech na zakończenie praktyki. Z wdechem sięgamy dłońmi do sufitu i z wydechem przyciągamy dłonie do siebie. Namaste.